Ja jestem Technokrata i witam Was w ten wtorkowy, piękny być może wieczór, a być może popołudnie. Generalnie od wczorajszego Techniusa dla Was minęło jakieś kilkanaście godzin, a dla mnie jakieś kilka minut, ponieważ nagrywam go z rozpędu bo mamy fajny temat drugi, tak jak wczoraj Wam mówiłem, o NVD i fajny, fajny to on nie jest, on jest bardzo ciekawy i w sumie to było do przewidzenia, ale być może po raz pierwszy od naprawdę wielu generacji Nvidia przerwie dwuletni cykl wydawniczy kart graficznych i nie zobaczymy w przyszłym roku serii 5000, a dopiero w 2025 roku. Dlaczego tak jest? Ano powiem Wam tak, że mi już do myślenia, i Wam to mówiłem na tym kanale, już wspominałem o tym, że po pierwsze daje do myślenia premiera 4070. Po raz pierwszy też od bardzo długiego czasu mamy premierę karty z dopiskiem 70 w roku mm, kalendarzowym jakby następującym po roku premierowym e, czyli w 2022 miała miejsce premiera w serii 4000, ale nie miała miejsce premiera 4070. Znaczy moim zdaniem to uczciwie by było jakby ta trzecia karta, ta która teraz nosi mm, nazwę 4070 Ti, była od razu nazwana 4070. -ką. A na przykład 4070 e, Ti to karta o wydajności no nie wiem, czymś pomiędzy 40 Dobra, też się zamotała. Nie chodziło mi o 4070 Ti, a o 4060 Ti żeby to była żeby 4060 Ti miała taką wydajność, jak teraz 40 4070. O tak, tak bym, tak bym to określił. Czyli moim zdaniem powinna 40 4070 zadebiutować, a nie zadebiutowała. Gdzie zazwyczaj debiutowały te karty razem? No 90 nie mieliśmy zawsze, ale zawsze to była albo 80 i 80 Ti i do tego 40, znaczy no, nie 40, ale 70. Tak miało to miejsce w przypadku serii 2000, 3000. W serii 2000 nie było 90 była 2080 TI, 2080 i 2070. Podobnie w serii 10, nie? 10 mieliśmy 1080, 1070, 1080 TI. W serii 3000 mieliśmy 3090, 80 i 70. I te wszystkie karty debiutowały właśnie pod koniec danego roku, ale w tym samym roku kalendarzowym. A tutaj mieliśmy taką sytuację, gdzie karta z dopiskiem 70, bez żadnych tam, no bo była ta w teorii TI, tak? W 2020. Ona nawet nie była w 2020. Nie była w 2022. Miała swoją premierę. Natomiast już w 2023. dopiero zobaczyliśmy dziesiątkę I widać, że to wszystko u NVIDIA się przesuwa. I tutaj też jest mowa o tym, że no według DigiTimes, generalnie produkcja w, w, w procesie N3 TSMC N3. Jest na tyle droga, bo tam jest koszt za wafel około 20, znaczy nie około, to jest 20 tysięcy dolarów, chociaż to można powiedzieć, że około, bo podejrzewam, że w zależności od tego, jaka firma takie sobie różnego rodzaju upusty negocjuje z, z TSMC. I z tego też powodu ostatnio były newsy na temat bardzo drogich iPhone'ów, które mają jeszcze bardzo podro bardziej podrożeć iPhone'y 15, właśnie ze względu na to, że Apple pokaże te najnowsze iPhone'y. Prawdopodobnie w wersjach Pro już zadebiutują procesory w technologii, właśnie TSMC 3N. No i też przez cały 2023 rok, tak naprawdę nikt poza Apple w tej technologii litograficznej od TSMC, od TSMC, Oczywiście niczego nie pokażę, bo oni zarezerwowali całą moc przerobową. W przyszłym roku miały się pojawić właśnie karty RTX z serii 5000 Blackwell, natomiast koniec końców wygląda na to, że Nvidia to przesunie. No i patrzmy na wszystkie składowe. Zaprezentowali serię 4000, gdzie tak naprawdę seria 3000 jest jeszcze świetnie dostępna w sklepach. O tej jakby... Boże, to już dawno nie powinno być kart serii 3000. a Tutaj podejrzewam, że zarówno Nvidia, jak i sklepom zależy, żeby wyprzedać serię 3000. Nvidia może nie zależeć bezpośrednio z takiego powodu, że wiecie, oni zarabiają na tych kartach, bo nie, jeżeli oni, oni zarabiają na procesorach graficznych które kupują u TSMC, jakby projektują, potem zlecają produkcję, potem jakby je kupują wirtualnie od TSMC i potem te pojedyncze komponenty, te, te krzemowe, malutkie główienka sprzedają już producentom kart graficznych i na tym zarabiają. Więc jeżeli produkcja serii 3000 zostałaby zamknięta, a nie została, jeszcze na pewno te słabsze karty z serii się produkują, bo może 3090 już raczej jest wygaszana albo nawet została wygaszona, a to Nvidia na tym nie zarabia, bo tego nie sprzedaje, ale, ale przez obecność tych kart w sklepach. Nie zarabia na nowych kartach graficznych, bo sklepy nie chcą chętniej zamawiać serii 4000, skoro mają na magazynach jeszcze serie 3000. Co za tym idzie? No, dystrybutorzy też nie chcą zamawiać od Nvidii, więc Nvidia nie zarabia tyle, ile by chciała. Przede wszystkim to wszystko zależy od tego, że to użytkownicy nie chcą kupować, bo ceny są wysokie, ale to już jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Nie wiem, dlaczego na to nie wpadli, że może by troszeczkę warto było. Zejść z marży i sprzedać tych kart więcej, i w ten sposób wyjść na plus, nie wiem. Oni to sobie liczą, wiecie. To jest sprzęt, to wszystko jest zrobione przez księgowego zawsze cień księgowego na każdy sprzęt się rzuca, no bo to musi być w jakiś sposób dla firmy rentowne. Natomiast Byłoby na pewno rentowne nawet w niższych cenach, ale to musi coraz większe zyski przynosić, bo od tego oczekują inwestorzy. Inwestorzy, udziałowcy w takich firmach nie oczekują tego, że producent będzie wypuszczał świetne. Karty graficzne, które zadowolą użytkowników i przez to gracze będą naprawdę szczęśliwi. Nie, oni to mają głęboko w dupie. Skoro oni inwestują w jakąś firmę, to ta firma ma robić dla nich hajs. Nie ma robić produktu, który jest ideologią em, cudownego grania. To ma być hajs. Końc kropka. Dlatego też te marże dąży się do tego, żeby były coraz większe, no ale też wolumen sprzedaży, żeby był coraz większy, a zdecydowanie jest coraz mniejszy. I wydaje mi się, że tutaj Nvidia chce przegłodzić rynek. Nie chce wprowadzać nowych kart graficznych pod koniec 2024 roku. Być może. Zapowiedzą te karty pod koniec 2024 roku, ale w ogóle bym się nie zdziwił, jakby ich nie zapowiadali nawet pod koniec tego 2024 roku, tylko poczekali sobie choćby do targów CES, które mają zawsze miejsce początkiem roku. I tam dopiero zapowiedzieli nowe ettaxy z serii 5000. Patrząc na to, jak wyglądają premiery serii 4000, że te karty naprawdę pojawiają się no wolno, tyle co mieliśmy premierę 4070. E, I teraz czeka nas premiera 4060 TI. Premiera nastąpi do końca maja. Premiera 3060 Ti nastąpiła w grudniu jakby roku premierowego serii 3000. Wiecie, była seria 3000, Nvidia pokazała 3090, 8070 i w grudniu, w grudniu pokazała 3060. TI, tutaj mamy sytuację, że mniej więcej o tej samej porze roku co seria 3000 została pokazana seria 4000 z trzema kartami graficznymi, no ale 4070 zadebiutowała dopiero w kwietniu, a w maju 4060 Ti, więc 5 miesięcy później niż debiutowała 3060 Ti. Jeżeli weźmiemy pod uwagę aż takie przesunięcie w premierze, no to Przesunięcie premiery serii 5000 o 5 miesięcy da nam rok 2025 i to jego początek. Nie sądzę, żeby to była końcówka 2025. Oj, nie, aż takiego przesunięcia tutaj bym się nie spodziewał. Raczej będzie to początek i to pierwsza połowa, pierwszy kwartał nawet 2025 roku. Może zapowiedź końcem 2024, ale mimo wszystko jednak poczekamy. Wydaje mi się, że tak pół roku dłużej niż em, zazwyczaj na premierę kart z serii e, no, 5000. I wydaje się to całkiem oczywiste, patrząc na to, jak idzie sprzedaż serii 3000, które są już na rynku. Wow, prawie 3 lata będzie w tym roku. E, serii 4000, które sprzedaje się słabo. E, a jeszcze jest przecież bardzo dużo miejsca. Jakby dziury wydajnościowe pomiędzy poszczególnymi modelami są gigantyczne. Między 4080 a 4090 to spokojnie ze dwie karty bym wepchał. Czy to 4080 Super czy 4080 Ti i w zupełności bym się nie zdziwił, jakby Nvidia tak zrobiła. Pomiędzy 3070 Ti a 3070 jeszcze da się wepchnąć nawet 3070. Super! Do tego oczywiście jeszcze 4090 TI, więc no, tych modeli do zaprezentowania już mamy co najmniej. 3 czy 4, które wymieniłem jest jeszcze karta pokroju 4050. A przecież w serii 3000 było też kart, które przechodziły swojego rodzaju modyfikacje. I w ogóle bym się nie zdziwił, jakbyśmy dostali karty na przykład z tej najniższej serii pokroju 4060 4060 i na przykład z 12 GB pamięci V. Jakbyśmy dostali 4070 z 16 GB pamięcią. Generalnie można się tymi kartami bawić na masę sposobów. Nvidia już to pokazywała w serii 2000, jak na przykład wprowadzili 20, no kartę z dopiskiem super na przykład 2070 Super, wycofując w tym samym momencie karty pokroju zwykłej 20, 2070. I tak samo mogą zrobić teraz. Mogą wypuścić 4070 super, wycofując zwykłą 4070. Mogą tak naprawdę wypuścić wersję super każdego z tych modeli, zwłaszcza tutaj stawiałbym na ten niższy segment zrobić te swoisty upgrade i wycofać modele niższe i taki upgrade, który byłby bardzo widoczny, bardzo w teorii tanio mogą wprowadzić, dlaczego? Wystarczy że wrzucą szerszą magistralę pamięci że wystarczy, że, że no z tych 192 bitów przejdą na 256 z tych marnych pożałowania godnych 128 przejdą na 192 bity i już karty zaliczą bardzo widoczny improvement i już będzie można inaczej nazwać, wyżej wycenić i sprzedawać no coś w teorii nowego, odświeżonego, a jednak starego i to jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Dajcie znać, czy Wam też się tak wydaje, że takie działania mogą być podjęte, bo mi się wydaje, że tak że jak najbardziej, że K seria 4000, zwłaszcza te niższe modele bardzo są podatne na tanie ulepszenia, bo wiadomo 4090 to ciężko poprawić z racji najmocniejszego prawie pełnego rdzenia AD102, to tam tak naprawdę no jedyne co można poprawić no, to zegary w teorii, w teorii, bo to już kiedyś też mówiłem, że te karty mogą być gotowe na GDDR7 i też w teorii można byłoby tam takie karty takie pamięci wrzucić natomiast tam improvement tej karty tych najwyższej jest już trudniejszy. 4080, i tak naprawdę niżej jesteśmy, tym łatwiejszy jest ten improvement, a już w tych kartach od 4070 w dół, a nawet od 4070 Ti, to wystarczy magistrale pamięci zmienić na szerszą i już będziemy mieli odczuwalne zmiany wydajności na plus. A nie trzeba jakby tutaj się gimnastykować, żeby rdzeń był wydajniejszy, miał wyższe zegary, i czy, czy tam więcej rdzeni QDA. Dobra, dajcie znać co wy o tym myślicie, czy tak będzie i czy jesteście zadowoleni z przesuniętej premiery, czy nie do końca, czy ktoś z Was czekał na karty serii 5000, czy nie. Jeżeli czekacie, to proszę Was, przestańcie czekać. Um, nie mówię tu, żebyście kupowali od razu serię 4000, ale jest używana 3000, jest nawet nowa 3000, która być może jest na premiera na promocjach. I są RXy serii 7000, coraz lepiej wyceniane, serii 6000 już naprawdę genialnie wyceniane. A czekać 2 lata na nową kartę graficzną, okej, okay, co innego, jeżeli macie na czym grać, wszystko wam spoko śmiga i tak dalej, no to jest git, ale jeżeli na przykład no już nie dajecie rady, czy nawet w ogóle nie gracie, bo, bo karta się skończyła i tak dalej, doszliście do wniosku, a poczekam dwa lata. Yy, naprawdę ta karta musiałaby kosztować pół miliona złotych, żeby dwa lata z życia się opłacało. Czas jest najcenniejszy. Yy, więc jak można go zainwestować, to lepiej go nie inwestować, tylko wszystko. In... O poz, poza zdrowiem, bo zdrowie też jest najważniejsze. No. A inflacja i tak zażerę te pieniądze, które teraz są. Yy, jakbyście nie wiem, odłożyli teraz 5000 tysięcy do skarpety i czekali na serię 5000, to jak się doczekacie serii 5000, to to 5000 zł będzie warte z 3,5. Tak to wygląda. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. A ja wam bardzo dziękuję, życzę. Reszty miłego weekendu, ostatnio y, jutro ostatni dzień, znaczy dzisiejszy dzień teoretycznie nie był wolny, ale jak ktoś sobie wziął jakiś urlop czy chodzi do szkoły, to też miał wolny jutro ostatni dzień długiego weekendu, więc odpocznijcie jeszcze troszeczkę i widzimy się w jutrzejszym filmie. Do zobaczenia. Cześć!